Siema. Przed chwilą doszło do oficjalnej prezentacji na zasadzie potwierdzenia transferu Bartosza Szlisza do Atlanty United, sorry za MLS-u. I co? Transfer 3,2 miliona euro. Generalnie uważam bardzo dobry zakup. Bardzo dobry transfer dla samego Bartka, sorry w ogóle, że łzawię, nie dlatego, że jest mi smutno, że odchodzi. Oczywiście jest mi smutno, ale no to jest kwestia bardziej tego, że mi krwawią są oczy zmęczone po prostu już od zaczynania wszystkiego. Ale generalnie 3-2 miliony euro to robi Legia. Dla Bartosza to jest zajebista opcja. W MLS-ie dużo Polaków się wybija, to jest dobra liga dla niego. Atlanta to jest też jeden z lepszych klubów, uważam. I uważam, że wiecie, no to jest uważam lepiej się sprawdzić teraz w momencie, gdy się do MLS-u niż się odbijać później od top 5 i po pół roku znowu do w ekstraklasie. Z tym, że właśnie teraz się pojawia problem, bo jakbyśmy popatrzyli się tutaj, to nie wiadomo kogo Legia może nim nastąpić, bo tak naprawdę jedyny kto przyszedł teraz do Legii nowy to jest Japończyk, Ryoya Morishita. To jest tylko wypożyczenie, uważam, że spoko. Aczkolwiek wiecie, to jest prawy pomocnik, a my potrzebujemy nowego defensywnego. Tu jest transfer, jak mi podpowiada tutaj Marcus McGuan, jakiś Anglik. Szczerze nie mam pojęcia, czy to by się nadawało. To byłaby zawsze, wiecie, jakaś nowa opcja, ale no, wiecie, nie wiem, co by się musiało wydarzyć, bo wiecie, jest taka opcja, że na stałe zostanie defensywnym Augustyniak. To byłoby nawet okej. Uważamy głównie o tym defensywnym. W tym sezonie był ściągany na środek obrony, ale to wiecie. Jest styl Haka, niby jest Karytin, który strzelam, że też za niedługo będzie odchodził, bo teraz został w ogóle ściągnięty do rezerw. Ku jego zdziwieniu. No ale umówmy się, że no Bartka trzeba będzie dobrze zastąpić. Zobaczymy, czy to będzie Manguan, czy to będzie ktoś inny. Wiem tylko tyle, że no przed panem Zielińskim, przed panem Jackiem Zielińskim dużo pracy. Ale generalnie cieszę się, no. Cieszę się dla Bartka, bo to też będzie taka dobra opcja dla reprezentacji Polski. To jest taka kwestia, kto jeszcze odejdzie z tej legii. No tak sobie do tej pory, kto odszedł? Nie pamiętam, czy wczoraj, czy tam kilka dni temu ich nowym na pewno odchodził na wypożyczenie do Stali Mielec ten Igor Strzałek. Czy ktoś jeszcze? Nie pamiętam. Tak patrzę, chyba większość osób zostało jeszcze. Ale no, jest problem i tyle. Zobaczymy. Jestem ciekawy w ogóle tego Wagida, bo szczerze nie znał go Oxford United. W ogóle Oxford United to jest liga? To jest czwarta czy trzecia? To jest trzecia liga. Okej. No to na swój sposób to się może udać, ale czy się uda? Szczerze. Niestety moja wiedza na te tematy nie pozwala mi tego ocenić. Chociaż ja też nie jestem człowiekiem, który śledzi na bieżąco czwartą ligę angielską, znaczy trzecią ligę angielską, nie. Także no, to byłoby tak szybko. No, też tak sobie dla kibiców, w imieniu kibiców Legii. Bartek, dziękujemy. A w imieniu kibiców reprezentacji Polski mówię, rozwijaj się chłopie. A w imieniu kibiców Legii też do pana Jacka, znajdź się dobrego następcy. Najlepiej uważam, bo jakby zastąpić go takim innym Szliszem. Chodzi, żeby tak samo jak wtedy go wyciągnęliśmy ze Zagłębia, to go z Bartka, to tak można byłoby zastąpić Szlisza na przykład no jakimś fajnym młodym z na ekstraklasy, tak? Tylko jak czy znalazłby się ktoś taki? Tak czy siak, no chyba tyle, no. Dzięki za wysłuchanie, do zobaczenia wkrótce, elo.